Dzień dobry. Chciałem przygotować, to znaczy chciałem opowiedzieć o tym, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji, a jednocześnie przygotować się do tego, o czym będziemy rozmawiać na następnej lekcji, czyli jutro. Pamiętacie, że pracowaliśmy nad tym, żeby przedstawić wyniki naszych pomiarów w zależności ciężaru od masy na rysunku, na wykresie. No, żeby wykres był dokładniejszy, użyliśmy papieru milimetrowego. No i na tym papierze milimetrowym zaznaczaliśmy po kolei punkty. Ale najpierw przygotowaliśmy wykres. Narysowaliśmy dwie osie układu współrzędnych, oś X i oś Y. Na osi Y umówiliśmy się zaznaczać masę w gramach i opisaliśmy tę oś Y odpowiednio, no bo interesowała nas zależność ciężaru od masy. Rozumieliśmy, co to jest masa, wiedzieliśmy już, co to jest masa i chcieliśmy zobaczyć, ile waży masa, dana masa na powierzchni Ziemi. Dlatego na osi Y umieściliśmy ciężar w jednostkach siły, nowo poznanych jednostkach Newtonach. No i mierzyliśmy. I Oskar wykonał tutaj pomiary. Oskar ze Żbiku wykonał tutaj pomiary i te pomiary pracowicie nanosiliśmy na wykres. No, 5 kulek ważyło 25 gramów. Żeby znaleźć to miejsce, w którym jest 25 gramów, to trzeba poszukać na osi X-ów, które miejsce odpowiada 25 gramom. No, jeśli między 20 a 30 jest ten odcinek, to w połowie tego odcinka będzie 25 gramów i te 25 gramów, te kulki ważyły 25 setnych newtona, 1/4 newtona, czyli 1/4, 25 setnych newtona będzie w połowie między 0,2 i 0,2 i 0,3 newtona, więc tutaj właśnie. No i na przecięciu tej linii kreskowej poziomej i pionowej znajduje się nasz pierwszy punkt pomiarowy. Drugi punkt to było 8 kulek, 40 gramów i 0,4 newtona. 40 gramów jest tutaj i rysujemy sobie linię kreskową. 0,4 newtona jest tutaj. Nie trzeba tych linii kreskowych rysować koniecznie na wykresie. Ja je narysowałem tylko po to, żeby mieć jakby odniesienie jakieś, żeby było widać, gdzie szukamy tych punktów. No i tam stawiamy drugi punkt. Trzeci punkt w punkcie 50 gramów i pół newtona i czwarty w punkcie 75 gramów i 75 setnych newtona. No i w ten sposób przygotowaliśmy wykres, ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że kiedy mamy już te punkty pomiarowe, przejdę na drugą tablicę. Kiedy mamy już te punkty pomiarowe, to można teraz przez nie przeprowadzić prostą. Można przez nie przeprowadzić prostą, jak się okazuje. No bo popatrzcie, one wszystkie leżą na jednej prostej. Jak sobie zacznę od tego punktu, taka prosta przechodzi przez te wszystkie punkty. Mogę ją nawet przedłużyć tam daleko, daleko. A teraz mogę ją wziąć i przesunąć tutaj. Popatrzcie, ona zaczyna się tutaj w punkcie, w którym na osi poziomej, na osi X-ów jest 0. No bo jeżeli tutaj dwie duże kratki, 2 centymetry odpowiadają 10 gramom, no to dwie kratki poniżej 10 to będzie 0. To rzeczywiście tu zaczyna się 0. I oczywiście wadze 0 gramów odpowiada 0 newtonów. No i teraz widać, że ten wykres bardzo ładnie ilustruje nam tę zależność. Taka zależność, której wykresem, obrazem, ilustracją, przedstawieniem na rysunku jest linia prosta, nazywa się zależnością pomiędzy wielkościami proporcjonalnymi. Możemy powiedzieć, że oto nasz ciężar w newtonach jest
proporcjonalny do masy w gramach. No i zapiszemy to w ten sposób. Tylko ja powiększę literki, żeby było lepiej widać. Teraz będzie lepiej widać. Ciężar w newtonach to jest proporcjonalny do masy w gramach. Proporcjonalny do masy wyrażonej w gramach. Tak nam wyszło. No i tu stoi pewien współczynnik proporcjonalności. Stoi pewien współczynnik proporcjonalności i wiemy już, że ten współczynnik proporcjonalności, on się nazywa G, nie mylić z gramami, to nie jest zwykła liczba, dlatego że on musi przeliczać nam newtony na gramy. Czyli ten współczynnik proporcjonalności musi być wyrażony w newtonach na gramy, bo wtedy gramy z gramami się uproszczą. Jak pomnożymy sobie newtony na gram, podzielić przez gramy, pomnożymy sobie z gramami, to dostaniemy właśnie newtony, dlatego że tak jak w ułamku, gram z gramem się nam uprości. Uprościmy to sobie tutaj. Narysujemy kreskę żółtym kolorem. Ten gram jest w mianowniku i on uprości nam się z tym gramem. A na jednostkach okazuje się, można liczyć podobnie do tego, jak na liczbach. No, to teraz jest pytanie. A, jeszcze jedną ważną rzecz można odczytać z tego rysunku. Otóż możemy na przykład odczytać od razu, ile wynosi ciężar 60 gramów. No, wystarczy, że sprawdzimy, w którym miejscu na tej niebieskiej linii, na tej niebieskiej kresce, na tej niebieskiej prostej, leży punkt odpowiadający 60 gramom. No on leży tutaj, więc odpowiada 0,6 newtona, a 65 gramom no, leży tutaj, więc odpowiada 65 newtona. Tak? Widać od razu, że taki rysunek, taki wykres, jeżeli mamy, wiemy, że zależność jest proporcjonalna, że zależność jest liniowa, to taki wykres od razu pozwala nam znaleźć wartość, powiedzieć, ile będzie ważyć praktycznie każda liczba gramów, tak? Bo tą prostą można sobie przedłużyć tam daleko, daleko i ewentualnie odczytać z wykresu dowolną liczbę, wartość ciężaru dla dowolnej liczby gramów. No, to samo można też zrobić za pomocą tej formuły, za pomocą tego wzoru. Tylko musimy wiedzieć, ile wynosi ten współczynnik G. No i tym zajmowaliśmy się tutaj. Wzięliśmy sobie tabelkę i próbowaliśmy z tej tabelki wywnioskować, jakie trzeba dobrać G, żeby liczby w tej tabelce rzeczywiście odpowiadały sobie. No, łatwo sprawdzić, dlatego że jeżeli coś ma masę 55 gramów i waży 0,55 newtona, no to widać, że trzeba pomnożyć te gramy przez 0,01. Stąd ustaliliśmy, że nasz współczynnik G równa się, zaraz to sobie zapiszemy na czarno, że nasz współczynnik G równa się 0,01 G, to jest 0,01 grama na newton. No i teraz oczywiście jest jeden problem z tym, dlatego że pamiętamy, że w jednostkach układu SI, no to chcielibyśmy wyrazić to nie w gramach, ale w kilogramach, tak? No więc jest pytanie, ile to jest w kilogramach? No ale popatrzcie, skoro G wynosi 0,01 grama na newton, to znaczy, że 1 gram waży 0,01 newtona.
Tak? No to gdybyśmy chcieli przekształcić to na kilogramy na Newton, to musielibyśmy się zastanowić, ile waży jeden kilogram. No to sprawdźmy, czy potrafimy to obliczyć. Jeden gram waży jedną setną Newtona. Ile by ważył jeden kilogram? No 1000 razy więcej, bo kilogram to jest 1000 gramów, a te wielkości są do siebie proporcjonalne. Więc jeżeli jedna rośnie, to druga też rośnie proporcjonalnie do tej pierwszej. No więc jeżeli teraz pomnożyć to przez 1000, albo po prostu powiedzieć, że 1000 gramów będzie ważyło 10 newtonów, prawda? 1000 razy więcej. No to 1000 gramów to jest 1 kilogram, więc stąd wynika, zaraz to ładnie przestawię, że 1 kilogram waży 10 newtonów. Pamiętajcie, że to wszystko jest na Ziemi. Na Ziemi, na Księżycu będzie inaczej. Na Księżycu będzie, napiszę to dużymi literami, że to wszystko jest na Ziemi. Tak, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. No, a zatem G na Ziemi, wartość tego współczynnika w proporcjonalności pomiędzy masą a ciężarem, G na Ziemi będzie miało wartość 10 newtonów na kilogram. Zaraz dobierzemy właściwy rozmiar fontu i napiszemy tutaj z boczku, że G równa się 10 newtonów na kilogram. No, innymi słowy, można napisać też tak, że ciężar w newtonach równa się 10 newtonów na kilogram razy masa w kilogramach. Albo jeżeli byśmy chcieli zapisać to jednym wzorem, to bez używania słów, tylko symbolami, no to ciężar w newtonach to jest 10 newtonów na kilogram razy masa w kilogramach. No i popatrzcie, i to jest jeszcze lepsze niż ten wykres, taki wzór. To jest jeszcze lepsze, dlatego że dzięki takiemu wzorowi możemy policzyć ciężar dowolnej masy. Nie musimy dokładnie przyglądać się, przez które punkty przechodzi ta kreska. Po prostu podstawiamy tutaj masę w kilogramach i dostajemy ciężar w newtonach. Podstawiamy masę w kilogramach. Tu. Mnożymy przez 10 i dostajemy ciężar w newtonach. No ciekawe, ile potrafisz powiedzieć, ile ważysz w newtonach? Od tego punktu